Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Uczta, którą proponuje Pan Jezus, to jest po ludzku rzecz biorąc uczta ubogich. Chleb i wino, żadnych frykasów, żadnych drogich pokarmów, wysublimowanych przypraw, nadzwyczajnych win. To, co codzienne. Chleb i wino. Trudno się więc dziwić, że znaleźli się tacy, którzy patrząc tylko po ludzku, pomyśleli sobie, na taką ucztę się nie wybieram. Wolę coś bardziej wystawnego, coś elegantszego. Tymczasem jednak, gdyby spojrzeli oczami wiary, zobaczyliby, że pod tą przykrywką rzeczy całkowicie zwyczajnych i prostych kryje się coś absolutnie nadzwyczajnego, niesamowicie złożonego, coś absolutnie pięknego. Wcielona miłość. Bóg, który karmi samym sobą. Dzięki Bogu za Eucharystię. Do zobaczenia jutro.